Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak w najprostszy sposób po prostu poprawić jakość swojego mikrofonu. Także tak, zanim zaczniemy, to opowiem Wam taką krótką historyjkę, że na przykład mój kolega, znaczy nie na przykład, powiem Wam prawdę, mój kolega ma taki sam mikrofon jak ja. Co nie? Przychodzę do tego mojego kolegi i słyszę, że jego mikrofon po prostu lepiej brzmi. I teraz taki mindfuck w głowie troszeczkę, no bo o co chodzi? My mamy taki sam mikrofon, a jego mikrofon lepiej brzmi. No i właśnie, postanowiłem trochę pogrzebać w ustawieniach. I do bardzo ciekawych tutaj rzeczy doszedłem, tak? Słuchajcie, najprostszy, najszybszy sposób. Polecam Matmich. Dobra, ustawię sobie dźwięki na maksa. Klikamy sobie tutaj na ten głośniczek, mikser, dźwięki systemu, nagrywanie i zaczynamy zabawę. Słuchajcie, tu jest mój mikrofon, ja go sobie nazwałem Blue Yeti, nie? To jest moje marzenie, także klikamy na niego. Jak sprawdzić, który mikrofon jest nasz? Tutaj powinien być takim ptaszkiem zaznaczony, nie? No dobra, także klikam na niego albo dwa razy, albo właściwości. Tutaj możemy sobie też nacisnąć albo prawym przyciskiem myszy i właściwości, to już zależy od Was. I tak, tutaj jedyne co polecam, to sobie możecie zmienić nazwę. Tutaj tego nie wyłączajcie, no bo sobie wyłączycie mikrofon i później już go nie można przywrócić. Tutaj jest wtyczka 3,5 czegoś tam, nie wiem czy to jest milimetr czy coś. Dobra, nasłuchiwanie, tego radzę nie tykać, bo... Znaczy, nie no, możemy się z tym pobawić, tak? Tylko, że tutaj będziemy się słyszeć takie echo. Raz, raz, raz. No, także tego nie polecam, bo to jest taki trochę dyskomfort tutaj. No i tak naprawdę to tyle. Przechodzimy teraz do ważniejszej zakładki niż nasłuchiwanie, czyli poziomy. Więc tak, tutaj mamy zwiększenie wydajności mikrofonu. Ja tu radzę zaznaczyć na 0 dB. Dlaczego? No w sumie, wiecie co, mogłem Wam się tłumaczyć, ale posłuchajcie sami. No, wszystko słychać. Nie dość, że jeżeli by samochód przyjeżdżał, sąsiad by się kłócił, to prawdopodobnie było wszystko słychać, a tego nie chcemy, tak? I tutaj sobie radzę też ustawić tak od setki do, załóżmy tam 70, tak? To myślę, że nie będzie jakiejś tam większej różnicy. Także jeżeli macie to wszystko ustawione tak, jak ja w tej chwili, znaczy radzę się tym tylko pobawić, tym już raczej nie, okej? Okay? Pozdrawiam osoby, które są w słuchawkach, bo to musiało być niemiłe dla uszu. Dobra, rozszerzenia. I teraz takie, o co chodzi? Przecież ty masz tutaj tylko jedną zakładkę, a wszyscy tutaj macie pewnie trzy. No właśnie. Słuchajcie, jeżeli macie już coś takiego, to radzę to sobie zaznaczyć. I tutaj w trybie natychmiastowym. I teraz, słuchajcie, przychodzimy do zakładki zaawansowane. I tutaj musicie koniecznie wkliknąć tą pierwszą od dołu, tak, opcję. Bo ona jest po prostu... najwydajniejsza, najlepsza. I co tu dużo mówić, bo to jest jakoś studyjna. To jest 192 tysiące jakieś tam jednostki. No właśnie. I chyba jest różnica między 44 tysiące a 192 tysiące, prawda? No właśnie, klikamy sobie tutaj tą największą i tutaj te dwie czynności też zaznaczamy. Jeżeli zaznaczymy pierwszą, to i drugą też musimy. I teraz, słuchajcie, jak już klikniemy sobie zastosuj, to już jak klikniemy w rozszerzenie, już nie będziemy mieli tutaj tych dwóch, prawda? Jak zrobię na przykład, załóżmy, coś takiego, bo tak pewnie będziecie mieli. O nie, 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 bo zaraz mi się przestanie działać OBS, dobra. To jednak nie będę eksperymentował. I tak naprawdę słuchajcie na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, to możecie tam, wiecie, zostawić jakąś ocenę. Mam nadzieję, że poprawiłem Wam mikrofon. No i to na tyle. Na razie, trzymajcie się i cześć, do zobaczenia. I miłego dnia Wam w sumie życzę.